Dokuczają ci plecy, a nie masz możliwości lub czasu na spotkanie z masażystką? Jak się okazuje, aż około 80% populacji przynajmniej raz w życiu odczuwało niewygodę lub cierpiało z powodu bólu kręgosłupa. Ale czy wiedziałeś wcześniej, że w jego zmniejszeniu znacznie może pomóc ci pozycja, w której śpisz? W dzisiejszym filmie przedstawię państwu kilka różnych pozycji snu. Każda z nich pomoże wam odczuć ulgę w innym specyficznym przypadku. Ból w okolicach barków. Jeśli zdarza Ci się odczuwać napięcie w okolicach barków, bolicie szyję lub ramiona, pomoże Ci w tym spanie na plecach. Pod szyję i plecy podłóż poduszkę tak, by zachować naturalne ułożenie kręgosłupa. Ta pozycja ułatwi również oddychanie i okaże się pomocna, kiedy jesteś przeziębiony. Pamiętaj, aby pod szyją umieścić cienką poduszkę, a jedną dodatkowo pod lub między kolanami. Wszystkie te zabiegi pozwolą Ci wyrównać pozycję karku i górnej części, Pleców oraz odciążyć napięcie. Spanie na plecach pomaga również rozciągnąć kręgosłup i narządy wewnętrzne. Umieszczenie jednej poduszki pod głową, a drugiej pod kolanami, na pewno zmniejszy napięcie w okolicach szyi i górnej części pleców. Bóle pleców w dolnych partiach. Lędźwiach. Jeśli cierpisz z powodu bólu w dolnej części pleców, może ci w tym pomóc sen w pozycji półleżącej. To pozwala rozciągnąć ten obszar i łagodzi napięcie. Do tego celu wystarczy podłożyć pod plecy i szyję kilka poduszek, tak by zachować naturalną krzywiznę. Jeśli masz problemy z krążeniem lub po prostu chcesz poczuć się jeszcze bardziej komfortowo, podłóż poduszki również pod kolana i stopy. Podoba Ci się temat? Aby wesprzeć kanał projekt Natura, zaznacz lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. Budek kręgosłupa! Przy bólach kręgosłupa czasem pomaga również spanie na brzuchu. Do uzyskania najlepszej dla ciebie pozycji potrzebujesz dwóch poduszek. Jedną podłóż pod klatkę piersiową, a drugą pod biodra i brzuch. To zmniejszy nacisk na szyję i kręgosłup. Jeśli nie będziesz miał przy tym problemów z oddychaniem, możesz również spać bez poduszki pod głową. Wypróbuj obie możliwości i zobacz, która opcja bardziej ci pasuje. Podane powyżej metody są naprawdę skuteczne przy bólach kręgosłupa i z reguły w krótkim czasie łagodzą dokuczliwe bóle pleców. Na pewno jednak pomogą Ci lepiej spać. Jeśli uważasz, że pozycje nie pomagają, udaj się do fizjoterapeuty. Specjalista indywidualnie dopasuje skuteczne rozwiązania odpowiednie dla Twoich potrzeb i być może wskaże lepszą pozycję, która złagodzi ból podczas snu. Warto nauczyć się również łagodnej metody wstawania z łóżka, dzięki której nie będziesz szarpać ciałem i delikatnie obejdziesz się nim w najważniejszym momencie dnia z samego rana. W tym celu wystarczy przełożyć się w stronę krawędzi łóżka i leżąc, zgiąć oba kolana. Następnie podeprzyj się rękami i ostrożnie podnieś. W tym momencie powinieneś siedzieć, a stopy powinny zwisać z łóżka. Przesuń się jeszcze bliżej krawędzi, ugnij kolana i ustaw stopy jak najbliżej krawędzi. Z pomocą rąk wstań, używając mięśni pośladków i nóg oraz zachowując naturalną krzywiznę lędźwi. Ta metoda może ci się wydawać nieco wolna, ale zbyt szybkie wstawanie wywiera duży nacisk na kręgosłup, co może powodować różnego rodzaju bóle. Kiedy zrobisz to nieco wolniej i ostrożnie, zapobiegniesz im, poczujesz się lepiej, a także unikniesz potencjalnych zawrotów w głowy. Teraz, gdy znasz już najlepsze pozycje do spania, które pomagają łagodzić bóle, spróbuj zaadaptować je już dzisiejszej nocy i obserwuj, czy rzeczywiście dzięki temu poprawiło się Twoje samopoczucie. Jestem pewna, że dzięki temu poprawi się jakość Twojego życia. Jeśli cierpiałeś na bóle pleców i udało Ci się je zatrzymać, powiedz nam, jak Ci się to udało i skomentuj filmik. W jakiej pozycji lubisz spać najbardziej? Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie i subujcie oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X. Zapraszam również do zakupu w naszym sklepie internetowym. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Pozdrawiam.